Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Gothic 3 na moim kanale. Jest to odcinek numer chyba 25, plus minus, coś mi się wydaje. I w dzisiejszym odcinku Braga, oczywiście, kurde, no mnie męczy. Braga, danina z Bragi. I tutaj korzystamy z tego i trudno mi uwierzyć. I teraz tak, ktoś jeszcze ma być? W sumie coś tam. Nefalem. Bragi każdy Zemanowi. Jego pucharu pomógł z nim, wie dokładnie. Sprzedawca wody jeszcze właśnie. No jest kurde ważne. Sprzedawcą wody się teraz zajmiemy. Ale mi tu jasno napierdala po głowie. Ciemno w pokoju praktycznie za mną. Nie no, w sumie jakby nie lampki, to by było ciemno fest. Także... Przybywam po daninę. No. Chętnie zapłacę, synu łaskawości, ale obawiam się, że samo złoto nie wystarczy. Zuben chce mój puchar. Puchar sprzedawców wody. A ty oczywiście już go nie masz. Dostał go tu Fail, kiedy zbierał daninę. Ale ten syn pechowych zdarzeń pozwolił go sobie odebrać. Błagam pokornie, znajdź puchar i zanieś go na Falemowi. Gdzie no, mam go, tak? Już. U koczowników. Ich kryjówka jest niedaleko stąd, w ruinach. Znalazłem puchar. Więc błagam, zanieś go na Falemowi. Pokaż mi. Dobra, więc no, questa jako tako skończymy. Też w tych ruinach tutaj koło Bragi, na pewno z tego co pamiętam, są rabusie kolejni, którzy coś tam mają. Także... Musisz pracować z tym, co masz. Luka... A, jest Nefalem, dobra. Mam puchar sprzedawców wody. Jest wart mojej wyjątkowej wdzięczności. Masz co do tej daniny? Tak, jestem w zasadzie zadowolony. Raczej zawsze nic więcej się stąd nie wyciągnie. Lepiej chyba będzie, jak tu zostanę i utrzymam pokój. Ciebie zaś polecę w Isztach. No i pięknie. Tak dalej, a wkrótce staniesz się przyjacielem asasynów. Uważaj na siebie. Co możesz dla mnie zrobić? Dowiodłeś swych zdolności. Będę cię więc nauczać sztuk magicznych. Więc tak, mamy tutaj ogarnięte wszystko i... Mogę jedynie mieć nadzieję. Dobra, zapiszmy grę. Teraz tak, mamy questy do ogarnięcia. Jest Braga, Aila, polowanie na nagrodę Asaru, Braga, Takler, Braga. Plemienia Asaru. Dobra, czyli idziemy się przejść w te ruiny, ewidentnie. Czy ja bym ogólnie poczyścił te ruiny? Właśnie od takich nawet szakali głupich. Myślałem, że sobie... Kurwa, że sobie pójdzie. Dobra. Leczenie trucizn, dobra. Trzeba pozbierać tu wszystko w tych ruinach. Się łatwo popierdolić ogólnie i dlatego nie lubię tych ruin zazwyczaj. Wolę sobie je omijać, ale już zazwyczaj raz do nich wchodzę i mi tyle starcza. Na całą kurde grę. Najgorsze są te koło Mora Sur, nie? Tamto są popierdolone. Dobra, tu są. Tak, tu jeszcze dzisiaj do koczowników ogólnie możemy skoczyć. Dobra, chodźcie. Kurewki, jeszcze jeden jest tylko, chyba. Dobra. Jednak nie. Dobra. Moneta i razy. No, 6 razy. Raz. Kosztowności. Razy, kurwa. To nie ta godzina, powiem wam. Dobra. No, szkurwa. Dobra. Tu nie trzeba. Tu widzę, że jest jakieś wejście.
Proszę mnie tu przepuścić. I teraz tak, tu mamy demoniczne grzyby. Tu gdzieś są ci pożarnicy, to pamiętam. Chciałbym przejść po prostu i nic nie przegapić. Więc dzisiaj powolnie chcę skończyć Bragę. Na ile się to da, to też nie wiem. Bo jako takich questów też nie mamy. Więc to jest, to może być problemem. Dobra, jeszcze was tutaj, was, tego, was. Trzeba ich pokończyć, te szakale. I tyle, dobra. Tu byli gdzieś ci, to kojarzę, są. Są te skurwysynki. Oni są do pierdolnięcia ogólnie i to tak pewnie jak przeciery. Kurwa, jak boty. Botami się bije, a nie mogę się z nim. Właśnie. Dobra, teraz jest mały problem. Dobra. 10 dla Bragi. Liz Bernander. Co? A. Co to jakiś spisek jest, że on ma list jakiś, kurwa, do nich? No, to już może teraz mam otworzyć coś. Nie pamiętam tych questów dla Bragi, jeżeli mam być szczery. Tu są listy chyba, nie? Dwie paczki broni dla ciebie, złoto dla mnie, trzyma się z daleka od Bragi, zmierza tu Nefalem. Mhm. Dobra, więc widzę, że tutaj, że tak powiem, ciekawie, osad królewski w tych ruinach, no tak jeden wytrych, to że tak powiem się nie opłacało tu wchodzić. To takie wskakiwanie średnie jest w tym guticzku trójeczce. Dobra. Ładnie pozbierane. Dobra, dawać mi tu jeszcze, o kurwa, trochę więcej ich jest. No kurwa. Dobra, wybroniłem się, dobrze, że mam. W tamtej zbroi by było ciężej ogólnie tutaj już biegać. Więc dobrze, że ją mam tą. No ogólnie jakbym sobie teraz poprzejmował miasta, to też już bym, w sumie bym mógł i biegać w zbroi paladyna. Chociaż nie wiem do końca. Muszę w końcu mieczek zmienić, to też by się przydało. Ale chcę to, w sumie na pustyni sobie zrobię dwa miecze. Będę z dwoma biegał, nie? Więc to już też będzie ogólnie spoko. Tarcza nam zniknie z pleców. No, trzeba będzie po prostu coś poświęcić. Także no dobra, tu mamy ogarnięte. Także dobra, 9 minut. Dobra, teraz przejdziemy się do Bernardo. Kurwa, gdzie ja jestem? Dobra, z tej strony się lekko zgubiłem. Bernardo się pewnie na mnie rzuci na życie, albo będzie chciał mi zapłacić. A czy nam się to będzie opłacać? Takie dealowanie z Bernardo? Chyba wydaje mi się, że już nie. Że nie, po prostu i... A, tyle. Czyli nie falem. A, to co? Nic to nie zmienia, że przeczytam sobie to? Tajne układy, właśnie.
I teraz chyba dopiero możemy do niego podejść. Robisz interesy z koczownikami. To zainteresuje Nafalema. Zaczekaj, synu przebiegłości. To może zostać między nami. Nie ma potrzeby opowiadać o tym. To zależy. Ile jest warte moje milczenie? Zapłacę ci 500 złotych monet. Nichuja ci za 500 sztuk złota tego nie oddam. Gościu, pierdolisz się raz farmazony. Tu jeszcze pewnie dostanę doświadczenia. Bernardo dostarcza broń koczownikom. Pod moim bokiem? A to wyliniały syn szakala. Powinienem go za to zabić. Ale gdybym to komuś zlecił, osada wkrótce by opustoszała. Poza tym jest jedynym sprzedawcą broni na dużym obszarze. Daruję mu życie. Ale zapłaci za nie bardzo słono. A kolejny typ, który spróbuje nas oszukać, będzie przeklinać dzień swych narodzin. Co do ciebie, zasługujesz na 500. Nagrodę. Proszę. 400. Dużo nie straciliśmy. Bernardo, coś. Jak idą interesy? Ty przeklęty synuku. Tak? Co mówiłeś? Zdradziłeś mnie. Nigdy więcej nie będę z tobą robił interesów. Ale potrzebuję złota do spłacenia długów. Pozostanę na twych usługach. Więc dobrze. Daleko zajdziesz, synu fortuny. Okej. Dobra, więc no, jak widać, po prostu musi ze mną robić interesy, bo tak, jak nasza broń w ogóle wygląda pod względem obrażeń. Właśnie, czyli ten Cordelas byłby lepszy, tak? Okej. Dobra, więc sobie Cordelas weźmiemy, co możemy posprzedawać, to ja nie wiem. Dobra. Ładnie posprzedajemy. I ładnie. Mamy hajsik. Chyba. Dobra. Zęby nie wiem komu możemy posprzedawać. Ale dobra. No jest lepszy. I tyle. Idź spać. No. Za marsznie przyszedł. Bo wrzucił mi 15. Świetlał. Odpalił go. Ale odpalił przecież. No. Dobra. Więc tutaj tak, teraz polecimy do tej jaskini. O, to jeszcze szakale są. Jeszcze przetestujemy naszą nową broń. O kurwa, ten Cordelas jest wielki. To wiem, że była jaskinia. Już kurwa. Dobra. Teraz, gdzie ta jaskinia była? I tak, dla Bragi jeszcze coś mogę zrobić. Asaru i Braga. Dobra. Jest piąteczka. Dobra, nowa brońka oddaje trochę. Także no. Ładnie. Sobie polecimy. Kurwa, bocie. Serio? Jeszcze gry nie zapisałem, jak podchodziłem, zajebiście. Normalnie kurwa, fenomenalnie.
że tak się wydarzyło. Dobra. Dobra. I co jest? Potrzebuję odpowiedniego klucza. Zreperowania skrzynia. A, ją mogę otworzyć tym chyba, nie? Nie mogę, dobra. Potrzebuję odpowiedniego klucza. To fajnie. On jest do tego questa któregoś chyba, nie? Coś mi teraz z questem zaczęło świecić, że to jest specjalny quest do tego. Także niestety, ale nie otworzymy. Mamy jeszcze dziwne grzyby. Pod piąteczką sobie leczenie strzelimy. Także no. I teraz tak. Ulecimy dalej. I co tu mamy? O kurwa. Stado lwicy. Kurwa. No chyba takie łatwe nie będą. Dobra, będzie w... Właśnie, będzie w dupę. Co tutaj musimy ominąć? Lepiej właśnie tak. Nie, to będzie chyba jakaś oaza. Chociaż nie wiem. Trochę nie chce mi się tam podchodzić. No nie wierzę, że tam będzie... Tam ludzie. Właśnie, tu są jaszczury. Dobra, podejdźmy sobie. Bo one są do klepnięcia. Na strzała. Chodź jeszcze bidlaku. Dobra. Kwiat kaktusa. Dobra. Ty tam orasol już widać? Pokaż tą mapę. Masz kurwa, czekaj. Aż nie wierzę do końca. Nie, to nie ma rasul. Ale dobra. 65 w bradze mamy. Wiem, że to można zrobić dzisiaj. Będę... O kurwa, to jest ten. Leży sobie potworek. Coś koło niego jest? Raczej nie. Dobra. Na tej pustyni też łatwo się zgubić. Ale ma to swój klimacik. Fajny. Więc dobra, tu byliśmy chyba. Tak, tu byliśmy. Chodziliśmy, teraz przejdźmy tam. Tam są chyba ogary będą. Nie, to Marasul już jest. Daleko nie jest. No, tak się wydaje, że już Marasul widać. Dobra, stado szakali, słyszę. Halo. Kurwa. Pardon. Dobra. Nieładnie. 20 minutek leci odcinka. I teraz tak. Coś tu jest ciekawego. O panie, jest nawet kurz. I co w nim mamy? Leczenie trucizn. A i tu będzie chyba ten pełzacz, tu gdzieś kojarzę, że będzie z ognistym pucharem.
Gdzieś niedaleko jest. Dobra, jeszcze tam pójdziemy i najwyżej w stronę koczowników. Z powrotem skręcimy. Tak, tu są te pełzacze, wydaje mi się. To są one z tym pucharem. Dobra. Używa. Ranny. Właśnie to jest ten z ognistym pucharem. Ognisty puchar. To teraz jak leciało, to jakbym kurde się w Wiedźminie czuł, nie? Dwójce. No, tak samo. No to za nutka tu. Nie te rejony. Taką nutkę, halo. Dobra, tego jeszcze weźmiemy dziwnego grzyba. Żuwaczki chyba to były. Dobra, ile mamy ognistych pucharów? 10? 10, jeszcze 2. Jeszcze 2 nam zostały, chyba jeden jest w klasztorze. Nie, chyba coś kojarzę. Więc chyba jeden jeszcze. No, jeszcze ostatni chyba tu jest też będzie, nie? Albo w Nordmarze jeszcze. Nie wiem. Na pustyni na pewno ten był, no to go pamiętałem. Także już powoli nawet ogniste puchary misja. Z tymi pucharami ładnie poleciała. Sam jestem w szoku. Jak dzisiaj jest 25, no to... Już powinno nawet, że tak powiem. Wypadałoby dla po prostu całej serii. Gdyby to już było na tym etapie. Dobra. Ładnie lecimy z tym odcinkiem. Dobra, to mamy ogarnięte. Teraz tam trzeba było, nie? Było tą górę, tutaj nie było nic. Jeszcze tu będzie niedaleko gdzieś smok z tego co kojarzę. Ja tu je zabijałem? Bo jeszcze na coś się pojebałem, gdzie ja byłem. Gdzie nie, tu mamy wragę. Dobra. To tu no. Chociaż czekajcie, kurwa, czekaj. Tu szliśmy. To nie, tu nie. To tu było. Popierdolić się idzie, ty. Tu byśmy do góry weszli na te, po te pełzacze. Słuchaj, które można, być, bo, można było też dzisiaj wyklepać, bo jak już taki odcinek robimy, gdzie chodzimy sobie i wypierdalamy wszystko w powietrze, to też jest spoko. Chociaż dzisiaj będzie jeszcze, no jest 10 minut jeszcze polecimy. Kiedyś odcinek trochę... Chyba jest nic nie robienia, wydaje mi się. Tylko takie odcinki też muszą być. No wiadomo. Nie w każdym się coś zrobi dużo, nie? Jak on będzie ciutkę krótszy, to mi się ciutkę krócej będzie renderował. I będzie bardziej spoko. Więc no. Demoniczny grzybek. Także ładnie. Dobra. Dobra. Kurwa, ile tego jest? Przepotężne ilości. Dobra.
Nie ten pędzacz jest ostatni. Dobra. Level dobity na pełzaczach. Same tu przyszły. Pokaż mi tą mapę. O kurwa. Tu muszę wejść, nie? A jak? I w sumie od góry też byśmy tu doszli, tylko teraz nie wiem, czy minęliśmy tą jaskinię, czy dopiero będzie. Dobra. I tu już było. Kurde, czekajcie, muszę sprawdzić nawet na mapie teraz, nie? No Morasul jak chuj, no musi być na Morasul. Po prostu tak mi się nikt nie kojarzy, że mi się tak szybko rysowało to. Zresztą też duże miasto, więc powinno się, nie? No to realistycznie, że szybciej się ładuje. 26 minut. Miałem tych kocowników załatwił. Dobra, kropica była wtedy, no przed, to kojarzę. Kojarzę czasem potwory. Że były. Zwłaszcza to gówno, które czasem zabiera ci właśnie do ich rządów spierdolone. No to rządło możemy jeść? Czy nie? Rządło wyraźnie widać konalik jadowy. Nie no, spoko, że mamy tyle tych rzeczy, tylko ja bym je chciał sprzedawać w końcu, nie? No czekajcie, wilka ile mam skór? Mieliśmy komuś wilka skóry sprzedawać, nie? Bizona, wilka nie mamy, bo chyba wszystkie wyrżnęliśmy. Czyli te białe będzie trzeba napierdalać. Wilki. Czy to jakieś wybrzeże jest ich, czy co? Kropiców. Już mi się z nimi nie chce bić. Dobra, wchodzimy. Dzień dobry. Koczownicy, ładnie. Dobra, i koczownik, kurwa, gdzie to jest? Masz niebezpieczne towarzystwo wędrowcze. To nie pierwszy raz. Są tylko dwa powody, dla których mogłeś tu przybyć. Jakież to? Chcesz mojej śmierci, albo chcesz się do nas przyłączyć? Co dokładnie masz na myśli, mówiąc przyłączyć? Potrzebny nam ktoś, kto ma dostęp do miast. Dzięki twojej pomocy możemy stawić czoła asasynom. Potem wyzwolimy Bragę. No dobra. Działajmy razem. Mądra decyzja. No więc słuchaj. Klany koczowników porzuciły ścieżkę pokoju. Teraz kroczymy ścieżką wojny. Niektóre klany chylą czoła przed Beliarem. Przemierzają tę krainę mordując i plądrując, nie oszczędzając ani wrogów, ani przyjaciół. Strzeż się tych ludzi. No w grze oznaczyli, że mają ciemniejsze pancerze. Sprowadź Aile z powrotem do Bragi. Na falem pewnie już sobie za nią wypłakał oczy. Dzięki temu stanie się nieostrożny. Pomyśli, że jesteśmy martwi. Porozmawiaj z innymi, zanim wyruszysz. Powiedzą ci, co jest jeszcze do zrobienia. Tak, po prostu się podłożą. Jakby no. Jakby no. No. Właśnie. Tak, no. Właśnie. Gościu. Dobra. Możesz mnie czegoś nauczyć? Nauczę cię wszystkie. Naucz mnie. Dobra, ja bym zapisał grę, zanim mu to powiem, bo jeszcze się kurwa odpali. Ja z Gothicą walę takie rzeczy, no to nie wiadomo. Zaatakujemy Bragę. Braga jest daleko stąd. Przed atakiem zbieramy się w ruinach. Upewnij się, że ruiny są bezpieczne. Ruiny są bezpieczne. Dobrze, porozmawiaj z Azaru, kiedy będziesz gotów do ataku. Dobra. Więc to ty jesteś naszym nowym człowiekiem? Na to wygląda. Więc nareszcie mamy szansę na wyzwolenie Bragi. Ale zanim zaatakujemy, musimy się trochę przygotować. Czego potrzebujecie? Lepszej broni. Załatw nam 3 komplety. Dopiero wtedy możemy podjąć ryzyko. Inaczej nic z tego. Oto 3 zestawy broni. Bardzo dobrze. Teraz możemy podjąć ryzyko.
Porozmawiaj z Asaru, kiedy będziesz już gotów do ataku na Bragę. Czym się tu zajmujesz? Asasyni zgromadzili w swoich miastach sporo kosztowności. Srebro, złoto, przynieś wszystko, co znajdziesz. Dobrze zapłacę. Co robicie z tym złomem? Zawozimy do miast asasynów i sprzedajemy im z powrotem. Macie wstęp do ich miast? Ha! Żaden koczownik nie postawi nogi w mieście asasynów. Ale wielu niewolników to koczownicy. Przemycają towar z powrotem do miast. W ten sposób kupcy płacą dwa razy za własne towary. Czasem trzy. Jeśli chcesz wiedzieć, jak naprawdę wykiwać kupców, mogę cię nauczyć kilku sztuczek. Dobra. Pokaż. Ciężkie ubranie, ubranie koczownika. Nie ma mowy. 40. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godzien. Na chuj nam to potrzebne, to nie wiem. Dobra, i to złoto ładnie. Ayla to też. Teraz tak. Koczownik tu. Właśnie, stół alchemiczny. Możemy sobie zrobić, kurde. Na 5, bo mamy tylko 5 fiolek. Bo nam już, kurde. Ale miecz duży. To jest jakiś gigant po prostu, a nie miecz. To też mak chyba był kiedyś. Albo będzie. Nie wiem, właśnie, kurde. Musieli chyba przeprowadzić, coś kojarzę. Tablica kamienna. Kiedy sługa Inosa zobaczył, co się dzieje, sprowadził do świątyni 5 boskich artefaktów. I lud Warantu zginął, a Kostur i Berło pogrążyły się w wodzie. Dobra. Weźmiemy tą Aida, odprowadzimy i będziemy kończyć. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Dobra, chodź. Lecimy stąd. Tylko się nie wypierdol, bocie. Ja nie lubię w tych grach, po prostu w całej sadze Gothica nie lubię z kimś chodzić. To wy sobie nie wyobrażacie, nie? W sumie większość ludzi po prostu nienawidzi prowadzić kogoś gdzieś, bo jest jakiś dramat. Także no. Jakby chciała, nie mogła. Powiedzcie mi tylko, żeby ona tu zeszła. Zejdziesz, nie? Dobra. Już się ciemno robi. Więc można by było tutaj zarzucić ruchy. Trochę tak dziwnie, że tak w sumie się kobietom podłużą. Żeby, wiecie, uśpić go. W sumie, albo w sumie, może trochę logiczne. W sensie, może być to jedynym rozwiązaniem takim, gdzie będzie pewne, że to, wiecie, zadziała. Bo w sumie to pewniak, że powinno to zadziałać. Wszystko. Także no. Ładnie polecimy i teraz ja pierdolę. Dobra. Gdzieś myślałem, że ona jest w tej jaskini, ale potem się okazało, że jednak nie. Pamiętam z młodzieńczych lat, jak się grało. No teraz stary też nie jestem, ale no. Chodź. Pojebało cię już. Została już braga praktycznie, a ty mi tu odpierdzielasz lipę. No. Dobra. Dobra i... Będziemy mieli 75, będą zieloni. No na pewno 10 za to dostaniemy. Czekaj! To co chodzi? Mam dla ciebie propozycję. Uwolniłeś Aidę.
Dam ci za nią 500 monet. Jest wolna. Czego jeszcze chcesz? Nie, sam sobie poradzę. Jak sobie chcesz? Dobra. Luka. No co ty pierdolisz, że on śpi teraz? Dobra. Sprowadzę Ayle z powrotem. Doskonale. Upiększy mi noce swym tańcem. Zakładam, że Asaru nie będzie już nam więcej bruździć. Asaru to już nie problem. Dobrze. Zajmij się więc czym innym. Wydaj nieco złota. Dobra. Pulpicik. I rzekł Adanos do swych braci. Nigdy więcej wasza stopa nie postanie na mej ziemi, albowiem jest ona święta. Oto moja wola. A, to ciekawe. No, Saturas to śpiewał. Mówił w Gothiku dwójce. Jose. Załatwiłem ta Klara. Więc zasłużyłeś na nagrodę. Dobra. Ładnie, Diego się. Idę zobaczyć jeszcze do góry, tam i będziemy kończyć. Możemy wchodzić z tego, co mi się wydaje. Dobra, pootwierajmy sobie te kufierki, bo co się będziemy ograniczać. Dwa kufry. Niby nic nie dadzą, ale zawsze jakiś dodatkowy hajsik. Dobra, pójdźmy jeszcze spać przed końcem odcinka. To zajebiste łóżka są. Następnego poranka. Ciekawe, czy nas ktoś zapyta. Coś zniknęło. Do zobaczenia. Nie, dobra. Także wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pa, pa.